Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest piątek, 21 października, Tomasz Krakowski, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Oto skrót informacji. Który wariant obwodnicy naszego miasta? Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Sprawdź bezpłatnie ustawienia świateł. Nowe oblicze pól marsowych. Złodzieje nie marnowali czasu, ukradli samochód, w kilka godzin niewiele z niego pozostało. Fundacja Psierociniec we współpracy ze sportowcami. Który wariant obwodnicy naszego miasta? Realnie zostały dwie opcje, nie różniące się zbyt wiele, jeśli chodzi o jej przebieg. Różnica dotyczy sposobu finansowania. Jeśli obwodnica będzie budowana w granicach Kalisza, to miasto będzie musiało sfinansować budowę tego odcinka. Pieniądze to nie problem, mówi prezydent miasta. Problemem są przedłużające się procedury.
Na stole w tej chwili są dwa realne warianty. Jeden, który przeprowadza obwodnicę Kalisza w drodze numer 25 kilkaset metrów za granicą miasta, między innymi w Biskupicach Ołobocznych, ale na ten nie godzą się rolnicy z gminy Nowe Skalmierzyce, i drugi około kilkuset metrów bliżej Kalisza, który na krótkim odcinku wprowadza obwodnicę w granice miasta w okolicach ulicy Świętego Michała. W grze są dwa warianty, które biegną, jeden jakby w całości poza granicami naszego miasta, drugi trochę bliżej miasta i częściowo wchodzi w granice administracyjne. W związku z tym Kalisz jako miasto na prawach powiatu jest zobowiązane do budowy drogi w klasie GP na swoim terenie za swoje pieniądze. W związku z tym, jeżeli ten wariant rzeczywiście byłby wybrany, my jako miasto musimy takie środki sobie w budżecie miasta zapewnić. Z punktu widzenia strategii rozwoju Kalisza oba warianty są dobre. Najważniejsze, że w praktyce wykluczono wariant, który w całości obwodnicę przeprowadza przez Kalisz, odcinając możliwość rozbudowy osiedla Dobrzec, a jak zapewnia prezydent, miasto znajdzie pieniądze na zabezpieczenie wkładu własnego do tej inwestycji. Jesteśmy w stanie również poszukać dodatkowych źródeł finansowania, co również nam się bardzo skutecznie udaje, także pieniądze w tym przypadku nie będą problemem. Problemem jest przedłużająca się w tej chwili procedura wyboru wariantu i dlatego robimy wszystko, by jak najszybciej mieć po prostu decyzję na stole. Jaki wariant, kiedy, za ile, i wtedy my się włączamy tutaj wszystkie ręce na pokład, no i działamy. Jeśli obwodnica przebiegnie częściowo w granicach Kalisza, samorząd będzie musiał dołożyć do jej budowy około 20 milionów złotych. To niewiele porównując z wydatkami na budowę i remonty dróg, jakie Kalisz dokonuje. Dla porównania, w kadencji Kinastowskiego od 2019 do dzisiaj miasto na te cele wydało ponad 160 milionów złotych. Warto więc dołożyć 20 milionów, by w końcu obwodnica powstała. Realnie jej budowa może ruszyć w 2026 roku. Po raz siódmy w Kaliszu zostanie zorganizowana kampania społeczna Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kierowcy będą mogli przyjechać do wyznaczonej stacji kontroli pojazdów, by bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w samochodzie. Pierwsza akcja już jutro. Akcja wpisuje się w ogólnopolską kampanię Twoje światła, nasze bezpieczeństwo i ma pomóc kierowcom w odpowiednim ustawieniu świateł mijania i drogowych. Pierwsza akcja odbędzie się już jutro, 22 października, kolejne 5 i 19 listopada, następnie 3 grudnia. Wszystkich zachęcamy, żeby skorzystać z tej bezpłatnej akcji, żeby sprawdzić oświetlenie, szczególnie teraz, kiedy praktycznie szybciej zapada zmrok, szybciej robi się ciemno. Aby stan oświetlenia pojazdów w pełni przekładał się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dobrze jest dokonać kontroli oświetlenia oraz sprawdzić, czy ustawienie wiązki świateł jest prawidłowe. Źle ustawione światła nie tylko negatywnie wpływają na widoczność, ale także oślepiają innych uczestników ruchu. Jak ważne jest oświetlenie, szczególnie teraz, jesienią, zimą, o tym nikogo nie trzeba na pewno przekonywać. Każdy z nas pewnie chociaż raz w życiu był oślepiony przez kierowcę, który miał źle ustawione światła. W wyniku tego, no niestety, może dojść do zdarzenia drogowego, może dojść do tragedii, kiedy na przykład taki kierowca nasz oślepi tuż przed przejściem dla pieszych. W przedsięwzięciu weźmie udział 6 stacji kontroli pojazdów z Kalisza. Okręgowa stacja kontroli pojazdów przy Alei Wojska Polskiego 31, Okręgowa stacja kontroli pojazdów przy ulicy Łódzkiej 97, Okręgowa stacja kontroli pojazdów przy ulicy Podmiejskiej numer 22, Podstawowa stacja kontroli pojazdów przy ulicy Nowy Świat 40-42, Podstawowa stacja kontroli pojazdów Marek Figiel dr Markus przy ulicy Dobrzecka 7, Podstawowa stacja kontroli pojazdów Autoklub przy ulicy Wojska Polskiego 2J. Akcję organizują Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Urząd Miasta Kalisza i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Ta zmiana ułatwi wiele spraw, poprawi bezpieczeństwo i da nowe możliwości. Z krajobrazu pól marsowych w Kaliszu zniknie napowietrzna linia wysokiego napięcia. Dotychczasowa linia zostanie skablowana i zakopana w ziemi. Na polach marsowych często organizowane są koncerty i inne ciekawe wydarzenia. Na tym terenie przebiega linia wysokiego napięcia, która jest częścią oplatającego miasto energetycznego pierścienia.
Umożliwia on zasilanie kluczowych stacji wysokiego napięcia, głównych punktów zasilania z kilku stron. Dzięki 5 tego typu obiektom znajdującym się na terenie Kalisza, energia elektryczna przekazywana może być dalej do około 72 tysięcy odbiorców z terenu miasta oraz okolicznych miejscowości. W ramach planowanej przebudowy pod ziemią ułożony zostanie trzyżyłowy odcinek linii elektroenergetycznej o długości prawie 3 km. Inwestycja przeniesienia linii energetycznej przecinającej pola marsowe w Kaliszu pod ziemię realizowana będzie przez Energooperator we współpracy z Urzędem Miasta, Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec. Sprawimy bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dobrzec. W tle widzimy też place zabaw, więc bezpieczeństwo mieszkańców miasta Kalisza też jest dla nas podstawą. Takie rozwiązanie pozwala na dostarczanie energii do odbiorców nawet wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia któregoś z innych elementów sieci. Nową linią kablową będzie można przesyłać większe ilości energii elektrycznej, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu pewności zasilania obszaru miasta Kalisza i okolic. Plusów inwestycji jest więcej. Myślę, że skablowanie tej linii energetycznej uwolni te przepiękne tutaj tereny zieleni publicznej, które stanowią takie naturalne miejsce wypoczynku i rekreacji wszystkich mieszkańców Dobrzeca. Jak wiemy, w Kaliszu my takich miejsc bardzo potrzebujemy. Ja już w tej chwili prowadzę rozmowy z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec, panem Maciejem Januszkiewiczem, na temat właśnie zagospodarowania tych terenów pod kątem właśnie rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców nie tylko osiedla Dobrzec, ale całego Kalisza, bo przecież powstaje tutaj w niedalekim sąsiedztwie tych pól marsowych nasz basen, widać już konstrukcję dachu, także niebawem uruchomimy ten obiekt. Usprawniamy tutaj również układ komunikacyjny, wybudujemy rondo tutaj też bardzo niedaleko, także są to bardzo fajne, atrakcyjne tereny, które dzięki skablowaniu właśnie tej napowietrznej linii uzyskają jakby dodatkowego blasku, dodatkowej atrakcyjności, którą my wzmocnimy poprzez swoje wspólne ze spółdzielnią mieszkaniową działania. Energetycy przystąpili już do prac związanych z przeniesieniem linii przecinającej pola marsowe pod ziemię. Ich zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2023 roku. Od kwietnia Kaliszanie w wieku 75+ korzystają z bezpłatnej usługi mycia okien. Do tej pory umyto 261 okien o powierzchni ponad 950 m2. Z programu będzie można skorzystać jeszcze do 30 listopada. Z usługi mogą korzystać Kaliszanie, seniorzy, którzy mają co najmniej 75 lat, są osobami zamieszkującymi i prowadzącymi gospodarstwo domowe samotnie lub zamieszkującymi z drugą osobą, która spełnia kryteria wiekowe, jest niepełnosprawna, długotrwale chora, niesamodzielna. Mycie okien jest realizowane na terenie miasta w miejscach zamieszkania seniorów. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów. Podczas czyszczenia nie są zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Firma myjąca okna zapewnia środki czystości, wykwalifikowaną kadrę pracowników, a także przenośny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi. Seniorzy mogą zgłosić zapotrzebowanie na usługę jednorazowo w okresie realizacji projektu pod numerem telefonów 792-763-202 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Mycie okien odbywa się 2 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w godzinach od 8 do 16. Czas oczekiwania zależy od aktualnej liczby zgłoszeń. Z programu będzie można skorzystać do 30 listopada lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego projektu. Ukradli Renault Megane i nie marnowali czasu. Gdy po kilku godzinach do samochodowej dziupli zawitała policja, z auta już niewiele zostało. 36-latek usłyszał zarzut paserstwa, za który grozi do 5 lat więzienia. A jak wygląda samochód odzyskany kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży? Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 36-latka, mieszkańca powiatu jarocińskiego. Mężczyzna jest podejrzany o paserstwo. 17 października tego roku we Wrocławiu doszło do kradzieży osobowego samochodu marki Renault.
Policjanci z Poznania zajmujący się przestępczością samochodową sprawdzali miejsca, w których skradziony samochód mógł być demontowany. W jednym z takich miejsc pod Jarocinem już kilka godzin od zgłoszenia znaleźli skradziony pojazd. Ten czas jednak wystarczył, żeby kompletnie rozebrać pojazd ze wszystkich elementów, informuje wielkopolska policja. Na miejscu został zatrzymany mężczyzna, który usłyszał zarzut paserstwa. Grozi mu za to przestępstwo do 5 lat więzienia. Siła kontra niewinność, mięśnie kontra kruchość. Z takim przesłaniem Fundacja Psierociniec stworzyła nowy projekt przy współpracy ze sportowcami. Aby przedstawić go sympatykom fundacji, a także podziękować za dotychczasowy trud i poświęcenie wolontariuszy, zorganizowano wyjątkową galę w stolicy. My, jako partner Psierocińca, również towarzyszyliśmy im z kamerą. Psierociniec w Zbiersku istnieje już od ponad 6 lat. W tym czasie fundacja pomogła blisko setce czworonogom, zapewniając im lepsze życie i komfort w budynku przekształconym ze starej stajni. Zwierzaki mieszkają tutaj w nietypowych boksach, bo każdy z nich ma swój mały pokoik z łóżeczkiem i zabawkami. Od bramy wita przykuwający napis i tu się zaczyna zupełnie inna bajka. A w środę pieska historia przeniosła się do Warszawy, by po latach zmagań, całodobowej opieki i ogromnego zaangażowania wolontariuszy w końcu podsumować dotychczasową pracę i każdemu podziękować. Fundacja zorganizowała pierwszą edycję akcji charytatywnej Sportowcy dla Psierocińca, podczas której zaprezentowano wyjątkowy kalendarz. W tym roku postanowiliśmy zrobić to troszeczkę inaczej i zaprosić do projektu sportowców. Przyszło nam do głowy, żeby zestawić słabość i siłę. Siłę, którą reprezentują mężczyźni silni, wysportowani, i słabość, która kryje się za zwierzętami, które często są zdane po prostu na to, co zrobią z nimi ludzie. Kruche i delikatne istoty z Psierocińca bardzo kontrastują przy wysportowanych mężczyznach. Nie tylko zdobywanie celów, niekiedy trudnych i z ogromnymi pokładami sił i czasu, ale również pomaganie. To autorytety i postawy godne naśladowania. Właśnie takich sportowców zaproszono do niesamowitego projektu i współpracy. A w kalendarzu zobaczyć można m.in. Radosława Majdana, Przemysława Saletę, Pawła Kołodzieja, Marcina Helda, Oswalda Rodrigo Pereire czy Mariusza Mario Dziurleja. Nie ma za co dziękować. Cieszę się, że tutaj mogę być z Wami. Robicie naprawdę dobrą robotę i oby tak dalej. Nie brakowało również osób zaangażowanych w pracę nad kalendarzem, jak na przykład fotografa Michała Gromadę, ekipę groomerów, make-upistki, lekarzy czy wolontariuszy, którzy dla zwierząt oddają cząstkę siebie. Na co dzień w pomoc zwierzakom angażuje się także kaliska agencja reklamowa Max Plus, która była głównym organizatorem środowej gali. A jedna z pracownic, mała, ale o wielkim sercu, była pomysłodawczynią wydarzenia. Ten projekt nie należał do najprostszych. Przede wszystkim dlatego, że wymagało to zgrania wielu osób w czasie, podczas niesprzyjającej pogody, głównie fotografa, modeli oraz naszych podopiecznych, których dowoziliśmy 3 godziny na każdą sesję do Warszawy. Nie ukrywam, że mnie osobiście też to wiele kosztowało, że dziś stoję przed Państwem. Również jest dla mnie olbrzymim wysiłkiem, ponieważ nigdy nie występowałam publicznie, wręcz tego unikałam. Zaproszeni sportowcy to autorytety, ponieważ osiągają przeogromne sukcesy, są mistrzami Polski i świata. Pomimo ciężkiej pracy znaleźli czas i otworzyli serca, po prostu pomagają. Długa historia albo krótka historia, wiesz, dużo od życia dostałem i teraz chcę się tym podzielić, a dzielę się sobą, własnym ciałem, własnym podejściem do tego. Te zwierzaki, jak starsi ludzie są, nie... po części niepełnosprawne, a same sobie nie poradzą, więc mnie sprawiło wielką przyjemność, że mogłem zrobić coś sobą, jako
kawałkiem, nie wiem, człowieka, kawałkiem mięsa, kawałkiem mięśni, żeby te zwierzaki w jakiś sposób wesprzeć. Czy jest Pan osobiście posiadaczem jakichś zwierząt? Oczywiście. Mamy dwa adopciaki, mamy dwa starsze, oczywiście 13-14-letnie amstafy, które śpią w moim łóżku, które ze mną codziennie oddychają, codziennie spacerują, jeżdżą po Polsce. Mamy potrzebę pomagania i kolejne też będą adopciakami. Oprócz tego jeździmy gdzieś tam w wolnym czasie do schronisk pomagać innym zwierzętom, także mamy to w naturze. Podczas wydarzenia przedstawiono również ambasadorki Psierocińca, a zostały nimi piosenkarka Kasia Moś, aktorka Kasia Bujakiewicz i Karolina Pilarczyk, królowa polskiego driftu. Zostałam ambasadorką Psierocińca, ponieważ jest to niezwykła fundacja i chcę wspierać taką fundację. Fundacja, która ma niesamowicie dużo serca i jest niezwykła, ponieważ zajmuje się psami, które są stare, schorowane, niechciane najczęściej. No i właściwie takie psy mają bardzo małe szanse na adopcję. Dlatego jestem dumna, że wybrali mnie jako ambasadorkę. Chcę o nich mówić, chcę ich pokazywać, chcę ich wspierać, jak tylko będę mogła. Zadbano także o wrażenia artystyczne. Imprezę uświetnił występ Kasi Moś. Co fundacja planuje w przyszłości? Stajnia, w której mieszkają zwierzaki, jest stara i wymaga gruntownego remontu. Niestety w wynajmowanym budynku nie da się go zrobić, bo już są w nim psy. Musiałyby na kilka tygodni opuścić budynek, aby ekipa remontowa miała pole do działania. To jeden z minusów wynajmowanego miejsca. Dlatego wkrótce chcieliby wykupić działkę pod nowy, jeszcze lepszy psierociniec. To działka pod jednym z kaliskich lasów z dwoma budynkami i terenem, na którym dodatkowo mogliby opiekować się sarnami. Ponieważ od zeszłego roku ludzie dzwonią do nas, jeśli znajdą jakąś poszkodowaną sarnę w polu czy przy drodze i takie zwierzęta zaczęły już do nas trafiać. Niestety w wielu przypadkach kończy się to źle ze względu na to, że obrażenia są tak silne, że nie jesteśmy w stanie tego zwierzęcia uratować. Dla sarny utrata trzech nóg, które są ucięte na przykład, oznacza jedno. Ale udało się, w jednym przypadku uratowaliśmy takie zwierzę i stąd zaczęliśmy je lepiej poznawać i zachwyciło nas. I chcielibyśmy tym zwierzakom pomagać, bo co roku jest taka potrzeba, one naprawdę giną. A te, które mogłyby żyć, po prostu trzeba znaleźć, uratować im i opiekować się nimi. Także chcielibyśmy teren pod lasem, żeby można było po prostu zrobić tam prawdziwy azyl, taki, w którym już będą do końca życia i będą zaopiekowane. Na te działania potrzeba fundacji niespełna 500 000 zł. Na realizację tego marzenia mają czas do końca stycznia przyszłego roku. To, czy jednak się uda, zależeć będzie w dużej mierze od Was. Szczegóły dotyczące zbiórki znajdziecie na facebookowej stronie Psierocińca. Za oknem pochmurno, momentami wiecznie. Niestety podobnie będzie w weekend, a dodatkowo może popadać lokalnie deszcz. To już prawdziwa jesienna aura. Na odrobinę słońca na razie nie ma co liczyć. Dziś wieczorem na termometrach 12 stopni i pochmurno, może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy 11 stopni i lokalnie popada deszcz. W sobotę na słupkę rtęci 15 kresek powyżej zera i znów deszczowo. Znów także zawieje silniejszy wiatr. Noc prawie bezchmurna i nie powinno już wiać. W niedzielę wyjrzy do nas w końcu upragnione słońce. Na termometrach 15 stopni. Uczucie chłodu znów spotęguje wiatr. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza, niebo z zachmurzeniem umiarkowanym. W poniedziałek od samego rana deszczowo. Na słupkach rtęci 12 kresek powyżej zera. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni. Będzie niemal cały dzień padało i wiało. I prognozą pogody kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.